To już 50. jubileuszowy odcinek OSS Okiem Służb Specjalnych, podcastu dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Bezpieka Rezuna. Witam Cię bardzo serdecznie z okazji podwójnej. Po pierwsze, to już 50. odcinek podcastu. Stanowi on bardzo istotne uzupełnienie bloga szpiegul.pl, ale sam w sobie zawiera tak ogromną ilość informacji o służbach specjalnych, że aż trudno jest w to uwierzyć. W dodatku udało mi się przekazać Ci dotychczas wiedzę unikalną, taką, do jakiej nie ma dostępu w sferze języka polskiego, przynajmniej dla niespecjalistów. I z tego jestem bardzo dumny. Ostatnio sprawdziłem, że gdyby wydać dotychczasowe odcinki w formie książki, to byłoby to ponad 1200 stron. Samego słuchania jest jakieś 30 godzin, a to tylko nieco ponad rok mojej aktywności dla Ciebie. Tej aktywności związanej z tym konkretnym podcastem. Powiedziałem, że dzisiejszy odcinek jest szczególny z dwóch powodów. Pierwszy już wymieniłem, a drugim jest to, że spotykamy się w nowym 2022 roku. Powinienem życzyć wszystkiego najlepszego, ale tak naprawdę to życzę Tobie i wszystkim Twoim bliskim dwóch rzeczy. Abyś był szczęśliwy lub też szczęśliwa, bez względu na to, co przyniesie Ci życie, oraz życzę Ci dużo, dużo cierpliwości. W czasie, w którym żyjemy, potrzebujemy jej naprawdę wiele. Z okazji tego podwójnego jubileuszu rzuciłem się na bardzo głęboką wodę, jeśli chodzi o tematykę tego odcinka. Zacznę od tego, że rezun to słowo, które w języku staropolskim oznacza mordercę, siepacza i zabójcę. Zostało zapożyczone z języka ukraińskiego od wyrazu reason, oznaczającego rzeźnika. A po tak zwanej rzezi wołyńskiej w Polsce stało się potocznym określeniem członków podziemia ukraińskiego UPA, OUN, samoobronnych kuszczowych widiłów i innych ukraińskich formacji uczestniczących w rzeziach polskiej ludności cywilnej. Samo określenie rezuny wziąłem z książki Grzegorza Motyki i Rafała Wnuka pod tytułem Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945-1947, w której obaj autorzy podjęli próbę opisu wojennych stosunków pomiędzy AK-WiN oraz ukraińską powstańczą armią, w tym współdziałania przeciwko NKWD, LWP, UB, bo i tak się działo. Jednakże więcej o tej książce w tym odcinku podcastu nie usłyszysz. Mówię to wszystko po to, abyś rozumiał, że o tych tematach wiem. Czasami nawet za wiele i często wolałbym o nich nie wiedzieć. Ale tak to już jest, że jeśli człowiek się czegoś dowie, to już się tego nie da oddowiedzieć. W tym odcinku podcastu o rzeziach nie będzie. Tak, dystansuję się zupełnie od jakichkolwiek ocen czy nawet wydarzeń. I robię to celowo, bo to jest bardzo trudna historia i chcąc, nie chcąc, zahacza o politykę, także tą historyczną. A w tym podcaście polityki nie było, nie ma i nie będzie w żadnym odcinku. Dlatego nie poruszę tych wszystkich kwestii tkwiących w nas jak jątrząca się rana. A mówiąc nas, mam na myśli zarówno Polaków, jak i Ukraińców. Musiałem to wyjaśnić. Przygotowując się do tego nagrania, konieczne było przeze mnie pominięcie szeregu kwestii, poza takim bardzo ogólnym zarysem, które miały ogromny wpływ na działania podziemnych struktur ukraińskich, jak choćby polityki narodowościowe II Rzeczypospolitej, ZSRR czy niemieckiego okupanta. Postanowiłem również nie zagłębiać się w historię, w ideologię, w struktury organizacyjne poszczególnych organizacji wojskowych. Temat sam w sobie fascynujący, ale niekoniecznie dotyczy tematyki tego podcastu. I z tych właśnie powodów w tym odcinku zająłem się jedynie niewielkim wycinkiem organizacyjnym ukraińskiego podziemia, a mianowicie Służbą Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. A musisz wiedzieć, że żołnierze UPA bali się jej jak ognia. Zaczynamy!
sytuacja. Służba Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, czyli SB OUN, a po ukraińsku Służba Bezpieki OUN, to tajna policja polityczna OUN-B, działająca jako wywiad i kontrwywiad o bardzo szerokich kompetencjach represyjnych. To właśnie ona jest odpowiedzialna za śmierć wielu ludzi różnych narodowości, głównie jednak Polaków, i stawiające jej opór ludności ukraińskiej oraz niewygodnych członków OUN i UPA. Zwróć proszę uwagę, że powiedziałem niewygodnych, a nie winnych, na przykład zdrady czy dezercji. OUN-B to organizacja polityczna, którą potocznie nazywamy banderowcami, od nazwiska przywódcy politycznego Stepana Bandery. Banderowcy jako nieformalna frakcja OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, istnieli już przed II wojną światową. I przy okazji, to właśnie OUN-B odegrała kluczową rolę w inspirowaniu i przeprowadzeniu przy pomocy UPA ludobójstwa polskiej ludności cywilnej. I teraz tylko pokażę Ci, dlaczego nie wyjaśniam kwestii organizacyjnych. Otóż, już w połowie 1940 roku mieliśmy dwie potężne frakcje OUN. OUN-M, którą tworzyli tak zwani solidaryści i melnikowcy, oraz OUN-R, w skład której wchodzili OUN-SD, rewolucjoniści, oraz OUN-B, czyli właśnie banderowcy. Czyli mieliśmy dwie potężne frakcje, a w ich ramach jeszcze dodatkowe podfrakcje. Gdybym miał Ci teraz tłumaczyć, kto z kim i dlaczego, to kompletnie zgubilibyśmy tematykę służb specjalnych ukraińskiego podziemia. Dlatego powiem krótko. OUN to ukraińska nacjonalistyczna organizacja polityczno-wojskowa, założona w 1929 roku w Wiedniu, dążąca do stworzenia na ziemiach uznawanych przez nią za ukraińskie niepodległego państwa, która w praktyce działała konspiracyjnie zarówno w ZSRR, jak i w Rumunii, głównie jednak na terenie II Rzeczypospolitej, prowadząc działalność terrorystyczną, dywersyjną, szkoleniową i propagandowo-oświatową. Jej celem było oderwanie od państwa polskiego województw lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Nie można wykluczyć, że początkowo OUN była finansowana bezpośrednio przez ZSRR oraz pośrednio przez litewskiego prezydenta Antanasa Smetonę. Była to realizacja stalinowskiej polityki osłabienia głównego wroga, czyli Polski. To samo robili Niemcy, czyli Republika Weimarska. Zresztą międzywojenne państwo litewskie nie tylko przekazywało fundusze OUN, ale pokrywało również koszty utrzymania ich reprezentanta, Josyfa Rewiuka, i lokalu w stolicy Litwy, w Kownie, gdzie drukowany przy okazji był nielegalny organ prasowy Surma, przemycany później do Małopolski Wschodniej. OUN cieszyła się również przychylnością czechosłowackiego prezydenta Tomasa Masaryka. Ugoda. W II Rzeczpospolitej OUN była organizacją nielegalną i opowiadała się przeciwko polityce ugody polsko-ukraińskiej, która trwała od 1929 do 1938 roku, reprezentowanej przez UNDO, czyli ukraińską partię legalnie działającą w Polsce, to byli petlurowcy, oraz wpływową część obozu piłsudczyków. OUN na przełomie 1929 i 30 roku wystąpiła z hasłem: na słowne argumenty żaden Polak nie będzie wrażliwy, na terror wszyscy. I zaczęły się szeroko zakrojone zamachy, a nie akcje sabotażowe na mniejszą skalę, które zdarzały się już wcześniej. Owe zamachy przeprowadzane były na polskie obiekty administracyjne, tory kolejowe, mosty, urzędy pocztowe i słupy telefoniczne. Jednak według sprawozdań polskiej policji państwowej pomiędzy lipcem a październikiem 1930 roku dokonanych zostało 186 aktów terroru, a konsekwencją tego
przeprowadzenie przez władze polskie w okresie pomiędzy wrześniem i listopadem 1930 roku pacyfikacji Małopolski Wschodniej. OUN organizowała również akty terroru indywidualnego przeciw wysokim urzędnikom Rzeczpospolitej, m.in. zamachy przeciwko Tadeuszowi Hołówce, to był rok 1931, a także Bronisławowi Pierackiemu, rok 1934, jak również akty przemocy przeciw instytucjom państwa polskiego, tak zwane ekspropriacje. Ja przypominam, że eksy to po prostu były napady na kasy państwowe i prywatne, jak na przykład firmy, po to, aby tym finansować działalność terrorystyczną. Jak więc widzisz, wszystko miało przebieg podobny do konspiracji polskiej na początku XX wieku. Ja mam na myśli działalność organizacji bojowych PPS, o których dość dokładnie mówiłem w kilku podcastach. Wracając do działalności terrorystycznej OUN, to przyczyniła się ona do załamania polityki ugody w 1938 roku i przeprowadzenia przez Wojsko Polskie tzw. drugiej pacyfikacji, połączonej już z masowym burzeniem cerkwi na terenach etnicznie mieszanych. Konsekwencją polityki siły ze strony rządu polskiego było rozszerzenie wpływów OUN. A wszystko to miało znaczące konsekwencje, gdy zabrakło aparatu państwa polskiego na tym obszarze po wrześniu 1939 roku. Niemcy. Jeśli chodzi o stosunek do Niemiec, to OUN od samego początku współpracowała z Republiką Weimarską, o czym Ci już mówiłem, ale współpracowała kanałami Abwehry, czyli wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. W ogóle można powiedzieć, że OUN najpierw traktowała współpracę z Niemcami strategicznie, czyli tak zgodnie z tradycją austro-węgierską, a po okupacji terenu Ukrainy przez wojska III Rzeszy instrumentalnie, czyli traktowali jako narzędzie do stworzenia niepodległego państwa ukraińskiego, do czego Niemcy w żadnym wypadku nie chcieli dopuścić. Po ataku Niemiec na ZSRR, co miało miejsce 22 czerwca 1941 roku, OUNB ogłosiła we Lwowie 30 czerwca 1941 roku akt odnowienia państwa ukraińskiego. Obie frakcje nacjonalistyczne, to znaczy OUNB i OUNM, były gotowe w 1941 roku do współpracy z Niemcami przeciwko ZSRR w celu uzyskania autonomii bądź niepodległości Ukrainy. Jednakże kanclerz Rzeszy był temu zdecydowanie przeciwny. W konsekwencji Bandera został 15 września 1941 roku osadzony w więzieniu Spandau, a następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen i osadzony w odizolowanym od reszty obozu oddziale dla więźniów specjalnych, tym tak zwanym Zellenbau, gdzie w 80 celach przebywali również m.in. pierwszy dowódca Armii Krajowej generał Stefan Rowecki, ostatni kanclerz Austrii Kurt Schuschnigg, premier Francji Edouard Daladier, czy też przywódca Komunistycznej Partii Niemiec KPD Ernst Thälmann. Warunki, w jakich przebywał, były dogodne. Miał do dyspozycji dwupokojową celę, czyli pokój gościnny i sypialnię, urządzoną jak w normalnym mieszkaniu, z dywanami, obrazami, posiłki spożywał w jadalni SS i nie musiał nosić stroju obozowego, nie był również zmuszany do pracy. W ciągu dnia cela, w której przebywał, nie była zamknięta i pozwalano mu na kontakt z żoną i ze światem zewnętrznym, również ze współpracownikami z OUN. Kilkakrotnie przenoszony był do Berlina celem prowadzenia z nim negocjacji. Także cały aktyw kierowniczy OUNB został aresztowany i osadzony w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Banderowcy poddani masowym represjom niemieckim przeszli jesienią 1941 roku do konspiracji, organizując jesienią 1942 roku partyzantkę, czyli Ukraińską Powstańczą Armię, która toczyła walkę z polskim podziemiem oraz partyzantką radziecką, a także niemiecką administracją okupacyjną i niemieckimi siłami policyjnymi, zaś po okupacji terenów Wołynia i Galicji Wschodniej z oddziałami Armii Czerwonej i NKWD. Bandera.
Stepan Bandera od 1940 roku był uznawany przez Abwehrę za agenta, kryptonim Konsul 2. Zapewnie dlatego w marcu 1941 roku OUN B w Generalnym Gubernatorstwie utworzyła w porozumieniu z Abwehrą złożony z Ukraińców batalion Nachtigall pod komendą niemiecką. Sformowano także drugi batalion ukraiński, Roland, złożony z członków OUN M. Razem tworzyły one tak zwane drużyny ukraińskich nacjonalistów w ramach Wehrmachtu. Zaś w październiku 1941 roku oba bataliony zostały połączone i 21 października 1941 przekształcone w batalion policyjny numer 201, który został wyjęty spod komendy Wehrmachtu i podporządkowany Ordnungspolizei jako ukraińskie bataliony policyjne. Następnie OUN M była politycznym promotorem powstania w 1943 roku dywizji SS Hałyczyna, czyli SS Galicien. Była to 14. dywizja grenadierów SS. I taka ciekawostka. Sami Ukraińcy służący w tej dywizji tłumaczyli, całkiem zresztą bezpodstawnie, skrót SS jako Strzelcy Siczowi, która to jednostka była jedną z regularnych formacji armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1917-1919. I może tylko przypomnę, że wbrew powszechnej opinii, dywizja ta nie uczestniczyła w tłumieniu Powstania Warszawskiego. Jeśli zaś chodzi o OUN B, to po wojnie walczyła ze służbami radzieckimi po stronie Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz polskimi na ziemiach polskich. Jednak w związku z ogólnymi stratami OUN B, walki w podziemiu, struktury służby bezpieczeństwa zostały rozwiązane pod koniec 1951 roku, a ich personel objął kierownicze stanowiska w podziemiu, czyli właśnie w OUN B. Jednocześnie poza ziemiami Ukrainy powstała organizacja ukraińskich nacjonalistów za granicą, odrębna od działających nadal organizacji banderowców i melnykowców, czyli właśnie OUN M. Członkowie organizacji byli określani jako dwikary, a w niepodległej Ukrainie od roku 1995 działa legalnie Kijowska Miejska Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Wracając jeszcze do Bandery, to w Sachsenhausen przebywał on do 28 września 1944 roku, gdy wraz z innymi przywódcami OUN B został zwolniony przez Niemców. Zdarzenie to w interesujący sposób koresponduje z zawarciem w tym czasie nieformalnego układu pomiędzy UPA a Niemcami dotyczącego współpracy dywersyjno-wywiadowczej przeciwko ZSRR. Po kapitulacji armii niemieckiej Bandera mieszkał w Monachium, w amerykańskiej strefie okupacyjnej, ukrywając się pod przybranymi nazwiskami. A jeszcze w 1947 roku amerykański kontrwywiad wojskowy CIC określał go jako wyjątkowo niebezpiecznego, stale w drodze, często w przebraniu. CIC podjął szeroko zakrojone próby poszukiwań Bandery, jednak zakończyły się one niepowodzeniem, podobnie jak próby radzieckie. Rosjanie zaś sprawę załatwili po swojemu. Po rozbiciu OUN od 1952 roku zaczęli prowadzić grę wywiadowczą, która podtrzymywała złudzenia Bandery i ochraniającej go niemieckiej BND o istnieniu na Ukrainie silnego podziemia. To była kolejna wariacja operacji Trust, która i w Polsce została przeprowadzona jako operacja kryptonim Cezary. Ale już nie wobec UPA, ale przeciwko polskiemu podziemiu niepodległościowemu. Na Ukrainę i do Polski nadal byli wysyłani kurierzy i kilkuosobowe bojówki. A w 1957 roku Nikita Chruszczow nakazał zabójstwo liderów emigracyjnego OUN, w tym Stepana Bandery. Funkcjonariusz służb radzieckich Bogdan Starzyński śledził Banderę już od stycznia 1959 roku. Przy pomocy specjalnego pistoletu, rozpylającego cyjanek, ukrytego w zwiniętej w rulon gazecie, zabił Stepana Banderę w dniu 15 października. Za ten czyn otrzymał order Czerwonego Sztandaru. Skąd o tym wiemy? Otóż Starzyński po ucieczce na zachód w roku 1961 podczas publicznego procesu przyznał się m.in. do tego skrytobójczego zabójstwa. I myślę, że ogólny zarys sytuacji już mamy.
robota. Co do zasady, walki OUN-UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, przebiegały w czterech etapach. Od walki terrorystycznej i propagandowej, jeszcze przed II wojną światową, to był etap pierwszy, poprzez formację typu wojskowego, to był etap drugi, następnie przez oddziały partyzanckie, kiedy powstała UPA, to jest etap trzeci, aż do prowadzenia podziemnej walki dywersyjno-terrorystycznej i propagandowej. I to jest etap czwarty, trwający na Ukrainie do 1952 roku, a za granicą aż do uzyskania przez Ukrainę niepodległości. Struktura ukraińskiego ruchu powstańczego składała się z czterech głównych elementów. Organizacji politycznej OUN, formacji wojskowych UPA, Centrum Dowodzenia i Kontroli Wojskowej, Dowództwo Generalne UPA oraz Krajowego Organu Koordynacyjnego, tak zwany UGOR. Cechy charakterystyczne działań ukierunkowanych na realizację idei rewolucji jako sposobu na wyzwolenie narodu i w ten sposób stworzenie niezależnego ukraińskiego państwa narodowego są następujące. System dwufunkcyjnego przywództwa. Większość członków Naczelnego Dowództwa i struktur dowodzenia UPA była jednocześnie członkami, a nawet wysokimi rangą urzędnikami OUN. OUN utworzyła i kontrolowała infrastrukturę oddziałów powstańczych i pomocniczych, czyli półpartyzanckich. OUN stworzyła kanały komunikacji zarówno w politycznej, jak i w wojskowej sieci podziemia. Służba Bezpieczeństwa OUN działała również jako wywiad i kontrwywiad oraz kontrolowała żandarmerię wojskową. I w końcu OUN była odpowiedzialna za propagandę ideologiczną w szeregach UPA i dostarczała instruktorów politycznych dla swoich jednostek. Cele. Cele niepodległościowego ruchu ukraińskiego podzielono na dwie perspektywy, dalszą i bliższą. Cele długoterminowe zostały sformułowane w następujący sposób. Osiągnięcie niepodległości państwa ukraińskiego wszelkimi niezbędnymi środkami, to znaczy legalnymi oraz rewolucyjnymi. Osiągnięcie, jeśli nie całkowitej niepodległości, to przynajmniej autonomii narodowej i kulturowej, która pozwoli zachować i umocnić wartości oraz instytucje narodowe, przyczyni się do rozwoju samoświadomości narodowej ludzi, a tym samym położy podwaliny dla przyszłej niepodległości. Z kolei cele krótkoterminowe odzwierciedlały specyfikę konkretnych regionów, w których działali ukraińscy powstańcy i sytuację występującą w nich. Na przykład po zakończeniu wojny światowej na Ukrainie Zachodniej i za dawną linią Kurzona, takim celem było przeciwstawienie się deportacji ludności ukraińskiej w celu udzielenia wsparcia formacjom UPA na tym terytorium. W Polsce odbyło się to również jako tzw. operacja Wisła. A bez tego nie można było liczyć na kontynuację działań bojowych na masową skalę. Zadania. Zalążki Służby Bezpieczeństwa OUN sięgają 1921 roku, gdy w strukturze OUN utworzono komórkę referenta wywiadu. Aktywność tajnych służb II RP w walce z OUN zmusiła referat wywiadowczy do podjęcia pracy na kierunkach kontrwywiadowczych, zaś w 1940 roku rozpoczęto szkolenie kadr SB OUN, m.in. w Zakopanem w pensjonacie Stamara. Zgodnie z planami przyjętymi w listopadzie 1942 roku na konferencji wojskowej OUN-B, rozwinięto w SB OUN wywiad i kontrwywiad SB OUN oraz żandarmerię wojskową podległą SB OUN.
Służba Bezpieczeństwa tropiła i likwidowała wszystkich podejrzanych ideologicznie i politycznie przeciwników OUN-B, a także brała udział w rzeziach ludności polskiej. SB w wielu przypadkach terroryzowała równocześnie część opornej jej ludności ukraińskiej, posługując się tymi samymi metodami, co wobec niewygodnych członków OUN i UPA. Pierwszymi zadaniami SB OUN było rozpracowanie i zwalczanie OUN-M. Jak widać, stosowano metody walki bolszewickiej z przeciwnikami politycznymi. Od listopada 1944 do maja 1945 rozstrzelano 240 osób za niechęć wstąpienia do UPA. Należy podkreślić, że w swoich działaniach Służba Bezpieczeństwa OUN szeroko stosowała tortury, i to bardzo okrutne. Do kompetencji SB OUN należał wywiad, kontrwywiad, praca śledcza, czyli prowadzenie śledztw, robota operacyjna, czyli tak zwana policyjna ochrona terenu, dział egzekucyjny, a konkretnie aresztowania, eskortowanie zatrzymanych i wykonywanie wyroków, a także władza sądownicza wobec cywilnej ludności polskiej i ukraińskiej. Tak przynajmniej uważała sama Służba Bezpieczeństwa. Jak więc widać, zasadniczo referat SB OUN składał się z dwóch pionów: wywiadowczo-informacyjnego oraz policyjno-śledczego. A przy nich znajdowała się tak zwana Dawidkowa Łanka, która zajmowała się przechowywaniem dokumentów. Jednakże niedobory kadrowe sprawiły, że obydwa wydziały w rzeczywistości zlały się w jeden referat SB OUN, wykonujący wszystkie zadania. Struktura. Struktura SB była ściśle powiązana ze strukturą OUN. Komórki organizacyjne Służby Bezpieczeństwa znajdowały się na wszystkich szczeblach struktur, zarówno OUN, jak i UPA. Była ona bowiem wyspecjalizowanym pionem OUN, zorganizowanym w okręgi, które dzieliły się na nadrejony i rejony. Struktura terytorialna Służby Bezpieczeństwa była wyraźnie powiązana ze strukturą terytorialną OUN, która wyglądała tak. Stanica, czyli wieś. Jeśli wieś jest duża, może mieć kilka wiosek. Podokręg, od 3 do 5 wsi. Powiat, od 3 do 5 podokręgów. Nadrajon, czyli nadrejon, są to 3 dzielnice. Region to wiele dzielnic. Dodatkowo całe terytorium Ukrainy zostało podzielone na 4 części, na 4 regiony. Ziemie zachodnioukraińskie, północno-zachodnie, północno lub też środkowo-wschodnie oraz południowo-wschodnia ziemia ukraińska. OUN była odpowiedzialna za tworzenie i rozwój struktury organizacyjnej w społecznościach, czyli we wspólnotach ukraińskich. Głównym ogniwem był tak zwany kuszcz. Kuszcz, czyli krzew. Owe krzewy pełniły głównie funkcje administracyjne w gminach. W rzeczywistości w większości z nich krzewy, kuszcze, pozostawały cieniem organów samorządowych do początku lat 50. I odpowiadały one za zaopatrzenie w rekruta. Każdy zaś kuszcz miał własny oddział składający się z 30 do 40 uzbrojonych chłopów. Mieszkali i pracowali legalnie na wsiach, ale jako członkowie organizacji mieli pewien zakres obowiązków. Zbierali informacje wywiadowcze, zabezpieczali bunkry UPA, pilnowali oddziałów UPA podczas postojów na wsiach w celu odpoczynku i dokonania uzupełnień. Do ich funkcji należało także wykonywanie specjalnych misji bojowych, takich aktów dywersyjnych, oraz okresowe udzielanie pomocy zbrojnej formacjom powstańczym w walce. Po wykonaniu zadań specjalnych wracali oni do normalnego życia. Personel. Jeśli chodzi o personel SB OUN, to wykonywał on różne funkcje. Kuszczowi wywiadowcy to byli tajni informatorzy kierowani do wsi. Raz w miesiącu składali raporty rejonowym referentom SB. Rezydent
Był to zakonspirowany w strukturze UPA tajny współpracownik SBOUN. Bojówka Służby Bezpieczeństwa, BSB, była to kilkunastoosobowa uzbrojona bojówka z komendantem na czele, podlegająca rejonowemu referentowi. Wykonywała ona następujące zadania: doprowadzenie osób na przesłuchanie, egzekucje, łączność OUN z sotnią UPA. Bojówki SB uczestniczyły również w większych akcjach wojskowych, wzmacniając siły UPA. Rejonowy referent. Pracował on wraz z pomocnikiem. Zbierali informacje od kuszczowych informatorów i analizowali je, a także prowadzili śledztwa oraz przesłuchania i wydawali wyroki. Ponadto istniał nadrejonowy referent, okręgowy referent oraz krajowy referent. Zaś w skład każdego biura SBOUN wchodził następujący personel. Oficer Służby Bezpieczeństwa sprawował ogólne kierownictwo nad działalnością podwładnych zaangażowanych w pracę operacyjną, do której zwerbowano agenturę i informatorów wśród miejscowej ludności i struktur radzieckiego aparatu tajnych służb, to tak zwana agentura zewnętrzna, jak również we własnych szeregach, co zwano agenturą wewnętrzną. Zastępca oficera, czyli podoficer SB. On asystował oficerowi SB i wykonywał jego obowiązki, gdy ten był nieobecny. Dowódca milicji SB dowodził bojownikami Służby Bezpieczeństwa. Śledczy SB badali okoliczności niepowodzenia działań podziemia OUN wśród jego członków, fakty współpracy mieszkańców i poszczególnych członków OUN ze służbami obcymi, np. radzieckimi. Archiwiści SB prowadzili dokumentację, akta agentury radzieckiej i podejrzanych, akta przesłuchań i inne dokumenty związane z działalnością tej struktury. Bojowe oddziały SB, strzegące kryjówki oraz miejsca pracy oficerów, śledczych lub archiwistów, zajmowali się również zatrzymaniami i dostarczaniem podejrzanego na miejsce przesłuchania oraz wykonywaniem wyroków. Funkcjonariusz informacji SB. On zbierał informacje o przemieszczaniu się oddziałów radzieckich służb tajnych, zachowaniu mieszkańców osiedli, spotkaniach funkcjonariuszy służb radzieckich z miejscową ludnością i tym podobne. Służba Bezpieczeństwa OUN działała w taki sposób, że tajni informatorzy przekazywali informacje o podejrzanych osobach referentom rejonowym, którzy wysyłali bojówkę celem zatrzymania podejrzanego. Najczęściej uprowadzano go do lasu, gdzie przesłuchiwał go referent rejonowy bądź jego pomocnik. Śledczy mógł i zwykle stosował tortury. Po przesłuchaniu to w jego gestii była decyzja o losie podejrzanego. Winnym wymierzano na miejscu karę śmierci przez zastrzelenie lub powieszenie, co zwykle miało miejsce, co często połączone było z dodatkowymi torturami. Czasem karą było bicie bukowymi kijami, tak zwanymi bukami. Z reguły do zwłok przyczepiano kartkę z podaniem winy. Karę wykonywano także na oczach zebranych cywilów, aby ich zastraszyć. Częstotliwość spotkań z agenturą nie była ustalona, lecz zalecano, aby meldunki z rejonu do nadrejonu spływały dekadowo, 5, 15 i 25 dnia miesiąca. W założeniu zaś miejscowi wywiadowcy powinni składać raport przełożonemu co wieczór. Staniczni mieli obowiązek przesyłać je do podrejonu jeszcze tego samego wieczoru, zaś podrejonowy komendant SB na tej podstawie powinien wysłać gotowy raport do rejonu następnego dnia, następnego ranka. To była teoria, a jej realizacja była już znacznie trudniejsza. I muszę podkreślić, że to Służba Bezpieczeństwa OUN winna była tragicznego bratobójstwa, które doprowadziło do izolacji OUN. To właśnie bojowcy SB OUN byli aktywnymi wykonawcami operacji niszczenia Polaków, a także aktów terroru wśród ludności zachodniej Ukrainy, nielojalnej wobec OUN B. Z kolei ofiarami terroru politycznego SB OUN byli ludzie, którzy wiernie służyli idei suwerennej Ukrainy, ale drobnymi szczegółami odbiegali od ogólnej linii OUN B. Instrukcje. Spośród znanych dokumentów regulujących działalność SB OUN są to przede wszystkim instrukcja pod tytułem Walka i działalność OUN w czasie wojny z 1941 roku, instrukcja Służby Bezpieczeństwa z 1942 roku oraz instrukcja 2/5
1949 z 1949 roku i krótko o tych dokumentach. W kwietniu 1941 roku kierownictwo OUN-B zatwierdziło instrukcję walka i działalność OUN podczas wojny, w której przyznało SB władzę wykonawczą do niszczenia elementów wrogich Ukrainie, które staną się szkodnikami na jej terytorium za pomocą środków państwowych, a także zdolność kontrolowania życia społecznego i politycznego. Owe wrogie elementy to niechciani przywódcy polscy, moskiewscy i żydowscy, zwłaszcza zwolennicy imperializmu bolszewicko-moskiewskiego. Zaś polityka wobec mniejszości narodowych została określona następująco. Mniejszości narodowe dzielą się na a. lojalnych wobec nas, w istocie członków wciąż uciskanych narodów, b. wrogich wobec nas, Moskali, Polaków i Żydów. Ich liderzy zostaną zniszczeni. W części o służbie bezpieczeństwa dano szczegółowe instrukcje dotyczące początkowego organizacyjnego okresu działania organów bezpieczeństwa dla każdej gałęzi jej hierarchicznej organizacji – wieś, powiat, obwód. Przedstawiono krótki przegląd organów bezpieczeństwa państwa w ZSRR. Szczegółowo wskazano procedurę tworzenia milicji ludowych we wsiach, kołchozach i PGR-ach oraz w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, a na wyższym szczeblu hierarchii uwzględniono cechy organizacji milicji w ośrodkach okręgowych i regionalnych. Określono metody współdziałania i koordynacji działań organów policji różnych szczebli hierarchii. Bezpośrednio w zadaniach nakreślonych w instrukcji dla Służby Bezpieczeństwa OUN-B stwierdzono: są elementy, które przy tworzeniu nowego systemu rewolucyjnego na Ukrainie muszą zostać zneutralizowane. Są nimi Rosjanie wysłani na ziemię ukraińskie w celu wzmocnienia władzy Moskwy na Ukrainie, Żydzi zarówno indywidualnie, jak i jako grupa narodowa, cudzoziemcy, głównie różni Azjaci, którymi Moskwa kolonizuje Ukrainę w celu stworzenia na Ukrainie narodowej szachownicy, Polacy na zachodnich ziemiach ukraińskich, którzy nie wyrzekli się marzeń o budowaniu Wielkopolski kosztem ziem ukraińskich. Wstępnie określonym zadaniem SB OUN była realizacja czystki NKWD-stów, Rosjan, Żydów i innych oraz sporządzenie list tych, którzy zostali odnotowani w prześladowaniach Ukraińców, przede wszystkim nie Ukraińcy, a właściwie Żydzi, Rosjanie, Polacy. Ponadto uznano, że dopiero po przeprowadzeniu czystki wśród NKWD, Rosjan, Żydów i innych można zacząć organizować prawidłowe życie w mieście. Następna instrukcja Służby Bezpieczeństwa z 1942 roku dawała ogólny opis rodzajów, celów i zadań z zakresu wywiadu oraz kontrwywiadu. Zawierała praktyczne instrukcje pracy, wskazując, w jaki sposób dobierać osoby do służb wywiadowczych czy też metody działania prowokatorów i szpiegów. W części poświęconej kryminalistyce podano klasyfikację przestępstw i przestępców. Ponadto opisano prowadzenie operacyjnych czynności śledczych oraz zagadnienia związane z medycyną sądową. Zaś instrukcja 2/5 z 1949 roku określiła zadania wywiadu i kontrwywiadu oraz propagandy. Na froncie wewnętrznym wskazano takie zadania jak prowadzenie walki z agentami w strukturach ruchu wyzwoleńczego, sprawdzanie kadr organizacji i kandydatów, chwytanie milicjantów w celu uzyskania od nich informacji operacyjnych, wzmacnianie oporu ze strony członków OUN w przypadku prób ich ewentualnej rekrutacji przez służby radzieckie. Na froncie zewnętrznym zaś wymieniono następujące cele: upowszechnianie literatury nacjonalistycznej, propagandę idei ruchu wyzwoleńczego wśród tej części ludności, która nie została jeszcze wciągnięta do walki z władzą radziecką. Zwracano również uwagę na potrzebę pracy wyjaśniającej wśród nauczycieli ze wschodu i, to już jest nowość w działaniach OUN, zakazano ich likwidacji. Grupy pozoracyjne. W
Warto jeszcze zwrócić uwagę na działalność tzw. grup pozoracyjnych. Podczas walk o ustanowienie kontroli ZSRR nad zachodnią Ukrainą, jednostki NKWD działały pod obcą flagą, jakbyśmy to dziś powiedzieli. Przebrane za oddziały UPA, popełniając okrucieństwa w celu zdemoralizowania ludności cywilnej. Były znane jako grupy bojowe agentów, grupy zalegendowane, grupy pozoracyjne, fałszywe oddziały UPA oraz jednostki NKWD przebrane za bojowników UPA. Część takich oddziałów NKWD składała się również z byłych członków UPA. Do ich zadań należało schwytanie lub eksterminacja sztabu i kwatery głównej OUN UPA, oddziałów UPA oraz lokalnego oddziału OUN i SB OUN. Zbieranie danych przed operacjami NKWD i Armii Czerwonej, zniszczenie sieci komunikacyjnych OUN UPA, lokalizowanie i niszczenie bunkrów, magazynów OUN UPA. OUN UPA przeciwdziałała temu w taki sposób, że zaprzestała tworzenia nowych grup i połączyła dotychczas istniejące w większe formacje. Także po stronie polskiej wykorzystywano możliwości, jakie dawały działania grup pozoracyjnych. Zaś w maju 1947 roku składające się z wojska i milicji grupy operacyjne Wisła w sile 21 tysięcy funkcjonariuszy i wojskowych zintensyfikowały walki z UPA. Wówczas dowództwo UPA zdecydowało się na ewakuację do USRR lub przez Czechosłowację do RFN. W ZSRR na oddziały UPA czekała już Armia Czerwona, podobnie zresztą jak w Czechosłowacji. I do jesieni 1948 roku sprawa UPA na ziemiach polskich została zamknięta. W 2008 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, SBU, opublikowała informację o działaniach grup specjalnych NKWD podających się za bojowników OUN-u UPA w zachodnich regionach Ukrainy w latach 1944-1954. Ustalono, że do 1954 roku na tym terenie działało około 150 takich specjalnych grup liczących 1800 osób. I na dziś byłoby to na tyle. Ja opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. A praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. W przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, to pisz na adres kontakt@szpiegul.pl. Do usłyszenia. Piotr Herman, szpiegul.pl, okiem służb specjalnych. Cześć!